W 2010 roku zaczyna się historia artystyczna tego najszczęśliwszego na szlagierowym rynku muzycznym zespołu. Wydali 5 płyt i powiedzieli stop. Dokładnie tak. Bo teraz czas i pora na nowe. I przyszło nowe. Nowy zespół Happy Folk. Witam gorąco, witam serdecznie. Witamy. Cześć wszystkim. Przywitali się, no i tu już wiadomo, z mojej prawej, państwa lewej, jak to te telewizorami kręcemy. Filar i Ostoja, proszę bardzo. Jestem Filar, no. Jest Ostoja. Podzieleni dobrze. Katarzyna i Krzysztof Szymurowie, witam was gorąco i serdecznie. Ta część jest wszystkim znana, ale ta część może być trochę mniej znana, więc ją też przedstawimy. To oczywiście Magdalena Nieszporek. Witam was bardzo serdecznie. No i synek, który takie, ma takie doświadczenie troszkę jednak happy folkowe, jakby na to nie wejrzeć, Michał Gajda, witamy. Pięknie witam. No i tak to się prezentuje te nowe. Ponoć nowe, bo nowe kecki, a tak naprawdę to już za chwilę się dowiemy, czemu nowe. Jak to zrozumieć? Filar? Ostoja, tłumacz. Zacznij ty, ja będę kontynuować. Ja powiem tak, w tych naszych ciężkich czasach, co teraz mamy, rynek muzyczny, a przede wszystkim życie nie lubi stateczności. My też postanowiliśmy coś zmienić w tym naszym życiu muzycznym. No i zaprosiliśmy do współpracy Magda, Michał, wiadomo, Michał już z nami parę lat grywo, ale postanowiliśmy zmienić to, żeby troszeczkę zmienić ta nasza muzyka i nas samych. To znaczy tak, zostawamy wszyscy jednomyślni i dali my są po prostu tym zespołem takim śląskim i tu się to nic nie zmieniło, ale skład się troszeczkę zmienił, jak widać. No słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, no... No na lepsze, nie? Bo mniej chłopów, więcej kobiet. Mnie się to zdecydowanie podoba, nie? No, ja to też wiedziałam, że to tak wiecie, że to skóry ciebie zrobiło. Nie, bo to wiesz, ja ci powiem, no fajny ten zespół, fajna muzyka, wszystko fajnie, nie? Ale coś się nie zgadzało. Ale coś się nie zgadzało, nie? No widzisz. Parytety. No właśnie, parytety, to jest bardzo modne słowo, tu parytetu nie było teraz, wszystko występuje tak, jak powinno i to bardzo dobrze. Sami państwo już niedługo będziecie się też mogli zresztą przekonać o tym, co to znaczy te nowe. To właśnie zespół Happy Folk dzisiaj mnie odwiedził, moi Rostomili, i to właśnie nowy zespół Happy Folk. Możemy pokontynuować ten wątek tej nowości, no bo po części nowy skład to już my wytłumaczyli. Powiedzieliście, ale zarazem, że i tak zostaniecie tym starym śląskim zespołem. No to muzycznie się coś jednak zmieni, czy się nie zmieni? No brzmienie przede wszystkim, nie? Ale na to jeszcze musicie troszeczkę poczekać. Troszeczkę, nie? Troszeczkę. To wiem, bo o tym też będziemy dzisiaj wspominać, o premierze teledysku, Gero, już niedługo, ale to, bo jak to jest, Krzysiu, ty tam, że jesteś odpowiedzialny za te wszystkie tam aranżacje? Nie do końca, natomiast pomysły muzyczne to przemycą do tych naszych nowych utworów, które teraz staramy się jakby w nowym składzie tworzyć, mamy już kilka. Za niedługo tniemy po znocie, a na resztę trzeba troszeczkę poczekać, no. Ale staramy się razem z Michałem, razem z Magdą tak współpracować, żeby te nasze nowe utworki właśnie inaczej, może, nie wiem, lepiej zabrzmiały. Co to znaczy inaczej, lepiej? To będzie bardziej takie już brzmienie w stronę tej nowoczesności? Wiesz co, próbujemy tak troszeczkę tam tego dawać, nie za dużo, bo... Wiesz, jak jest wszystkiego za dużo na jeden czas, to też jest niedobrze, nie? Że jest nowy skład, jakieś tam zmiany i jeszcze to by musiało być takie karygodalne, po prostu zmiana brzmienia, no to by coś nie pasowało. U nas przede wszystkim zmiana zajdzie w śpiewaniu, czyli w wokalach. Wszystkie piosenki nagrywamy teraz jako cztery wokaliści. Także to jest te inne brzmienie, które zaproponujemy właśnie słuchaczom. Tu chcemy pokazać właśnie ta moc. Ta moc. Mam tę moc. Tak śpiewa zawsze mój sąsiad, jak wraca po wypłacie do domu. Trwa to i na jeden dzień, potem się kończy ta mojego ale moc. Słuchaj, nie, u was będzie duży trwa, ja wiem. To była taka kraina lodu, a tutaj nie. A nie, tu nie ma żadnego lodu, za to nie. Dobrze, ale to teraz ta nowa część tego zespołu. Słuchajcie, Michał też miał już przyjemność współpracować z nimi. Dokładnie. Jak ci się z nimi robi w ogóle? Kapitalnie, co widać na załączonym obrazku. Rozumiem, płacą ci, to musiałeś tak odpowiedzieć. Chcesz mi opowiedzieć. No a teraz poważnie się pytam. Krzysiu mnie przeszkolił przed tym, co mam gadać, także i tak nie zmienia zdania. Aha, nie, no to dobrze. Magda, a ty co powiesz na ten temat? Ja staram się zauważyć wszystkie uśmiechy. Mam nadzieję, że nowy skład się wam spodoba, tak jak nasze piosenki. I że będziecie nas tak pozytywnie odbierać, jak wyglądamy.
No, pozytywizmu to wam na pewno też nie brakuje. Za chwilę wezmę na spytki i jednych, i drugich, no i zobaczymy, co ta nowość jednak oznacza. Skoro nowość, to też pewnie jakiś harmonogram zadań, to jak to będzie wyglądało? Promocja, nowe nagrania, teledyski, płyta? Jakoś już to poukładane jest? Rozumiem pytanie do mnie, ja? No, cały czas. No, zacznij! Dobra, to jak już padło, to może coś powiem na ten temat. No, na teraz zajmujemy się nagrywaniem nowych piosenek. Te piosenki już niedługo usłyszycie w radiach i też nowy teledysk, który, że tak powiem, nie będzie promował jakiejś tam płyty, bo na razie nie mamy w zamyśle wydawania nowej płyty. Chcemy zrobić po prostu taki tak. Fajny, dobry, pozytywny materiał muzyczny. A później jak się zbierę ten fajny materiał muzyczny, jak go pokochacie i polubicie te nasze piosenki, no to wtedy nazbieramy te fajne piosenki i wydamy ta płyta. No, ale rozumiem, tak jest zamysł, ale rozumiem, że to nie jest tak, że macie no jeden utwór i z tym utworem chcecie ta nowość pokazywać. Po prostu macie już tego więcej przygotowane, ale stwierdziliście, że jeszcze to nie jest czas na płyta. No właśnie, dokładnie tak jak Kodosz. Czy też mi normalnie w myślach. Jak ty to zrozumiesz, to wszyscy to też zrozumie. Nie, ja to państwu po prostu przełożył tak troszkę, bo... To był komplement, oczywiście. Ale dziękuję ci bardzo. Magda, powiedz mi, a jak to się stało, żeś trafiła do tego zespołu, nie? Jeruna, kaj oni mnie znaleźli. No właśnie, kaj oni cię znudli, nie? Na tej samej wsi praktycznie. No, fajnie. Jak żeś zaśpiewała, to już musieli mnie usłyszeć, nie? No i powiedzieli, że przytulają mnie do siebie i zostaje. Ale to cię słyszeli, nie wiem, przy kompaniu, jakże śpiewała. Jeruna, aż tak głośno nie śpiewa. Aha, nie. Nie, to dobrze. No ale słuchajcie, powiedzcie mi w ogóle, skąd taką odważną, bo to jest odważna decyzja w dzisiejszych czasach, bo to jest taką decyzja i taka zmiana o 180 stopni troszkę, nie? Jednak. Aż tyle animum. Tyle mnie nie trzeba obchodzić. No wiesz, nie wiem. Nie próbował po prostu, jeszcze nie próbował. Jeszcze. Dobrze, no ale słuchajcie, zdecydowaliście się jako liderzy na ta zmiana, stawiacie na ta zmiana, ale i z jednej strony stawiacie na nowość, a tu taki temat sprawdzony Michała, nie? Tak, Michał zgodził się pozostać w zespole, dlatego że on jak wszedł do naszego zespołu, to wprowadził niesamowitą atmosferę i ta muzyczną. Słuchajcie, to jest tak zabawny człowiek, pozytywny, uśmiechnięty zawsze. No proszę. Szczęka boli. Także no tutaj, no Michała i wspiera nas tutaj. Nie mogło zabraknąć, tych produkcjach, oczywiście, wspiera nas w tych produkcjach i sam próbuje coś tworzyć, także ale nie mogliśmy z niego zrezygnować. Mhm. Ważne rady nam tutaj daje, więc tak. Michał, a tak jakby ktoś jeszcze nie miał pojęcia o tym, czy ty obsługujesz jakiś tam instrument muzyczny? Tak, obsługuję. To jest instrument klawiszowy. Klawiszowy. Nie tylko, zdarzyło się też, że miałem przyjemność zagrać na oboju. I na nerwach. A to jak każdy chłop, to nie jest jakiś znak szczególny Michała, powiem ci szczerze, ale się kiedyś o tym jeszcze przekonasz na pewno. Dobrze, Michał, ale to, bo tutaj Krzysiu wspominał o tym, że starasz się też tworzyć, to... Tak, zdarzyło mi się napisać parę dźwięków, z racji tego, że mam do czynienia z muzyką od... Nie godej. Albo i dłużej. Nie powiem, ale zaczęło 18 plus. Się, ale zaczęło się z muzyką, jakże jeszcze nie umiał do porządku chodzić. No. Aha. No to dobrze, słuchajcie, to całkiem niezły skład, żeście se nazbierali. Teraz ino czekacie na te teledyski, teraz oczywiście czekacie na ten moment, kiedy się pojawi ten nowy w pełnym wydaniu. Happy Folk, czyli szczęśliwi, bardzo szczęśliwi. To nie ino z nazwy, zresztą sami widzicie i sami się dzisiaj o tym możecie przekonać, jak szczęśliwy zespół odwiedził nasze studio. Pandemia, to taki pandemiczny czas i to takie określenie, które bardzo często też się pojawią. Powiedzcie mi, czy to jest w ogóle korzystny czas dla zespołów, czy raczej nie bardzo, że jednak to jest taki czas, który no nie przynosi nic takiego, no uwoz przyniósł nowego, ale nic takiego bardziej pozytywnego. Znaczy takie depresyjne to może być, nie? No. Ale do zespołu, happy, nie? No, można powiedzieć, że ten czas my wykorzystali na tworzenie czegoś nowego, natomiast nas zatrzymało to, że nie możemy tutaj wyjść do ludzi, pograć na koncertach, spotkać się z ludźmi na tych imprezach. W końcu nie robimy tego po to, żeby tylko piosenki leciały w radiu czy w telewizji, mhm. czy w internecie, ale po to, żeby się spotkać z ludźmi i im te piosenki po prostu zaśpiewać. No i to się zatrzymało i to nas troszkę smuci. Myślę, że ten czas jak najszybciej minie, żeby jak najszybciej się spotkać na koncertach, na biesiadach. I pośpiewać wam te i starsze, i nowe piosenki. Właśnie. Ale już i tak się cieszymy, bo no, możemy tutaj stać przed kamerą i możemy do was się znowu odzywać.
a za chwilę będziemy mogli zaśpiewać, także na pewno będzie fajnie. W tym trudnym pandemicznym czasie dołącza dwójka nowych członków zespołu, ale jak u was ta pandemia, jak ten okres u was przebiegł? Pracowicie, jak widać, mam nadzieję, że też pokolorujemy tymi piosenkami wasz ten gorszy troszeczkę świat, wygonimy te paskudy stąd i dokładnie, i będziemy wszyscy szczęśliwi i mamy nadzieję, że będziecie z nami razem śpiewać już niebawem. A Michał tam klawiszowo działał ostro? Tak. Dezyfikuje. Każdy z nas jeszcze gdzieś tam pracuje, ma jakieś inne zajęcia, ale mimo wszystko taką dewizą każdego artysty jest to, żeby jednak stanąć na scenie i zagrać. A więc no negatywnie, pandemia negatywnie. Pandemia negatywnie. No mam nadzieję, że przynajmniej pozytywnie ten czas możecie spędzić razem z nami. Poleku, żegna Ciebie da dzisiaj z moimi gośćmi, ale zanim to zrobię, to jeszcze seria ostatnich pytań, bo na dzisiejsze wydanie listy szlagierowo LSS jednak nie zdążyliście z premierą nowego teledysku do szlagieru Tylko z Tobą, ale coś, że słyszę, że za tydzień już ta premiera ma mieć miejsce i teledysk ma się pojawić. Na to liczymy i myślę, że go za tydzień już na pewno zobaczycie. Kolejny szlagier o miłości. Do Krzysiu rozumiem, że ty śpiewasz Tylko z Tobą wiruje cały świat, patrząc prosto w oczy swojej żonie, nie? No powiem, zależy, które oczy. No powiem tak, ten tekst już powstał jakiś czas temu. Rozumiacie. No i on tak leżył i czekał na swoją realizację. Aż żona się znajdzie. Aż dojrzeje do po prostu tej doskonałej miłości. Ale czekał, jak aż ich spojrzę w te oczy, nie? No, czarne oczy. Dobrze, w jakim klimacie, otoczeniu i jak wygląda w ogóle ten teledysk? Jakbyście już teraz mogli taki popularne słowo wśród młodzieży zrobić, taki teaser, czyli taką troszkę zapowiedź tego wszystkiego. Tak trochę zdradzi szczegółów. Będzie taki bardzo bliski naturze. Ale że to, no. Bikini. A, ty zaraz o tych oczach. Bo bliski naturze. No bliski czyli naturze, co, pole. Na przykład. Aha. Nie będzie szedł las, jak o tym myślisz. Nie. No. Nie. To jedna... wszystko będzie w ukryciu. Ja rozumiem. Fantazji. Jedna artystka na śląskiej scenie była taka odważna, żeby zaprosić nas do swojego łóżka. Janina Libera w teledysku Kili. Tak. Ona się dała pokilać, widzisz. I co? No. Nie zmusisz mnie jeszcze. Nie, ale ja cię nie. Zależy, kto co lubi. My się tam zmuszać nie musimy. Dobrze, ale to co? To natura, łąki, lasy, pola? Ma być zielono, ma być tak przytulnie. No ale przede wszystkim, tak jak wspomniał teledysk z miłości, to chcę pokazać trochę tej miłości między dwojgiem ludzi. Jak to powinno wyglądać? I to tylko nie nas, bo to... Może... Właśnie, jak to powinno wyglądać? Nie, jak to wygląda. Jak to wygląda? Okej, no to dobrze. Słuchajcie, do was, Magda, Michał, to są nowe doświadczenia na planie teledysku? Czy mieli już trochę styczności z tym jednak? Trochę tego było, no ale nigdy za wiele, nie? Więc... Będziemy gnać do przodu i to nagrywać coraz więcej. Michał? Do mnie to nie ma nowość, bo już miałem okazję zrealizować kilka teledysków. Wiem, o co chodzi. Dobrze, słuchajcie, to ja trzymam za was kciuki. Trzymam kciuki za te nowe, które idzie, bo to ważne, że idzie nowe i to jest fajne, że nowe przyszło. No i fajnie, że to się wszystko nie zatrzymało, pomimo tego, w jak trudnym czasie teraz musimy się wszyscy odnaleźć. Moim państwa gościem, proszę bardzo, nowy Happy Folk.